służył Bogu i kochał ten piękny świat. Był długi czas papieżem tej ziemi, prawie przez 27 lat. Przekazywał narodom pokój i dążył, by wszyscy się wzajemnie szanowali. Witał ludzi na placu Świętego Piotra, tam się modlili i śpiewali. Był skromny i nieraz bardzo zmęczony, wskrzeszał siłę ze swojego ducha. Uczył nas prawdy i szczerej miłości, pragnął, aby jeden drugiemu ufał. Dusza Jana Pawła II odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary czysta jak święcona woda. Leczył chorych i zrezygnowanych, by stwierdzili, że życie jest coś warte, i dali pociechę tym spośród nich. Mieli serca dla wszystkich otwarte. Ojciec Święty odwiedzał różne kraje, całował ziemię tam, gdzie go witali. Wierni czuli jego serce i dobroć, dlatego go tak mocno kochali. Był miłosierny i wybaczył temu, który chciał go perfidnie zabić. Przytulił i wziął grzech ciężki, udało mu się to złe w nim zgasić. Jana Pawła II odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary czysta jak święcona woda. Papież udzielał sakramentów świętych, dał każdemu nadzieję przetrwania, umacniał nas wierze, byśmy nie wątpili w Boga. Z własnego przekonania nakłaniał nas wciąż do dobrych czynów, bo chciał pokój na świecie wzbudzić. Radził nam już nigdy więcej wojen i że powinniśmy chciwość odrzucić. Miłował Boga, Maryję i Jezusa, był z czystego źródła, bo nie znał gniewu. Jego dusza się z nami pożegnała i tknęła Pismo Święte w czasie pogrzebu.
pierwsza Jana Pawła II. Odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary, czysta jak święcona woda.